Witajcie! Witajcie! Agnieszka Weduta i Gennady Weduta. Witamy Was jak zawsze, teraz już jak zawsze, bo jesteśmy razem w Paragwaju. Jak co dzień. Jak co dzień, tak, jak co dzień. Mamy słoneczko, cudowną pogodę, nie musimy ubierać kurtek, dziś jest lato znowu, wczoraj była zima. Tak jest Paragwaj, tak jest w Ameryce Południowej. I dzisiaj chcemy, ponieważ w Polsce jest wiosna i tak samo słonecznie, tylko u Was zapowiada się wiosnę i lato, u nas zapowiada się zima. I ponieważ wiosną zazwyczaj... O, tak, nie podłączyliśmy mikrofonu. To nic, ha, coś mam nadzieję, że było nas słychać. Raz, dwa, jak nas słychać. Witajcie, kochani. Okej. Okay. Super, mam nadzieję, że nas słychać. Witamy Napiszcie wszystkich coś, nowych. Czy nas słychać. A my się podłączymy w międzyczasie do mikrofoników. Raz, dwa, tak. Mam nadzieję, że słychać nas bardzo dobrze. Okej. Okay. Jeszcze raz, zaczynamy. Jeszcze raz, tak? Jeszcze raz. Słychać dobrze. Super. Fantastycznie. Witamy Cię, Marto. Marta Jaroń jest z nami. Poznaj się, kłania, tak? Cześć! Witamy Was serdecznie, kochani, na tym live'ie. Dzisiaj mamy dla Was naprawdę mega informacje. Myślimy, że będziemy wszyscy zbudowani tym, co usłyszymy. Mamy nadzieję, że udostępniacie ten film już teraz, ten live, wielu, wielu ludziom, ponieważ na Waszych osiach czasu jest taka tajemnica facebookowa, którą od razu zdradzę, że na waszych osiach czasu widzą to wszystko, co robimy, tylko Wasi znajomi. A okazuje się, że nawet ja z Gennadyjem na Facebooku mamy szereg ludzi, większość ludzi tak naprawdę, zupełnie nie z tego samego kręgu wpływu. Czyli Gennady, masz ile teraz znajomych? Ilu? No, jakieś 4100. Tak, ilu mamy wspólnych znajomych? Bo ja mam 5000 plus 1000. A wspólnych jakieś 1000. Wspólnie jakieś 1000. Zobaczcie, tak. To jest to. Czyli jeżeli Gennady, to właśnie w tej chwili to zrobię za niego, udostępnia ten live z mojego profila, to on i jego znajomi mogą w tym momencie automatycznie wszyscy być podłączeni na takim live'ie. Jeśli tego nie zrobi, te 3000, 4000 ludzi, które nas dzieli, czyli ja do nich nie mam wpływu z mojego profila, oni nawet nie będą w stanie stwierdzić, że coś cokolwiek się dzieje u Wedutów. No tak? Właśnie, a propos właśnie live'ów. Tak. Niedawno rozpoczęliśmy to i powiem Wam, że to jest całkowicie nowe zjawisko. Niektórzy ludzie nie wiedzą, jak te narzędzie. Tak. To jest narzędzie, słuchajcie. To jest narzędzie. To nie jest kolejny komunikator, kolejna możliwość pomachać rączką znajomym. To jest narzędzie do budowania biznesu, między innymi. Dokładnie. To jest narzędzie przekazu informacji, tak. Cennej informacji tysiącom ludzi. Powiem Wam, niedawno oglądałem program popularnej telewizji amerykańskiej właśnie przez Facebook. Oni też to robią. Słuchajcie, XXI wiek. Ale dzisiaj porozmawiamy z Wami właśnie o tym, jak podejmować właściwe decyzje na wiosnę w zakresie biznesu. Tak, tak, dokładnie. Dzisiejszy temat naszego live'u to jest nic innego, jak widzieliście, że wiosna, więc nowe możliwości, nowe rzeczy się dzieją, nowe rzeczy się, tak jak śpiewaliśmy z Tomkiem Słodkim, przed nami, przeszłość nowe, już... Nowe. Tak, nowe. I ja Was zaskoczę, ale Gennady również gra na gitarze, również śpiewa, więc kto wie, co niedługo przed nami będzie, słuchajcie. Spodziewajcie się wielu rzeczy, ale dzisiejszy content, dzisiejszy live będzie na temat nowych możliwości wraz z przyjściem wiosny. Czyli to, co jest przed nami, to są rzeczywiście najlepsze możliwości na rynku. I teraz mamy pytanie do Was, czy już zdążyliście udostępnić? Dziękujemy Wam wszystkim za to, że jesteście z nami. Witamy już naprawdę 50 osób, bardzo Wam dziękujemy. Cieszymy się bardzo, że jesteście z nami w Paragwaju, bo my jesteśmy tutaj, więc w własnym domu Was zapraszamy. Ale też i witamy tych, którzy zawsze są z nami, kochają nas, cenią nas, my Was bardzo kochamy, cenimy. I stąd też taki pomysł, aby być z Wami dzień po dniu. Dzielić się tym, co nam w biznesie i w życiu prywatnym działa, co daje rezultaty, co Wy powinniście na pewno wiedzieć, bo nie sposób się nie dzielić czymś, co działa, co jest naprawdę niesamowite. Więc Gennady, mam pytanie do Ciebie. Tak. Co to znaczy dla Ciebie nowe możliwości biznesowe? Co to znaczy? No, po pierwsze chcę powiedzieć tak, dzisiaj wiecie, nad czym się zastanawiałem, co jest najbardziej zgubne w życiu? Nawet nie mówiłem tobie o tym. Nie. I wiecie co, jaki wniosek zrobiłem? Najbardziej zgubnym w życiu, w każdej dziedzinie jest rutyna. Rutyna. Przyzwyczajanie się do pewnych czynności, że ty jako osiołek chodzisz tą samą ścieżką i nie wyobrażasz sobie, że nie ma innej. Mhm. Tak? To dotyczy relacji rodzinnych. Tak. To dotyczy... Wszystkiego, co my robimy w pewnym momencie, nie myśląc, nie kontrolując, nie pilnując, nie dbając, nie powodując, że to ma ciągle wzrastać. Tak. No, mogę parę słów nie o biznesie, a o relacjach? Na chwilę, bo to przełożymy jako później przykład. Na biznes. Słuchajcie, fizycznie rośniemy do pewnego momentu. No, wysokość przynajmniej.
wzrost, tak? Niektórzy rosną cały czas w szerokość i wtedy już nie będzie... I wtedy już nie mówimy do takiej osoby wasza wysokość, nawet jak wysoko postawiona jest, ale raczej wasza szerokość, tak? No i dla takiej osoby, żeby mnie obrazić, mały pomysł dla tych ludzi, którzy chcą znajomym powiedzieć, że powinieneś schudnąć, ale żeby nie obrazić. No wiecie, macie na pewno znajomych, którzy mają ogromną nadwagę. To zupełnie inny temat, ale lubimy żarty. To trzeba takiej osoby powiedzieć, słuchaj, wiesz, że jest taka metryczka, gdzie można idealnie dobrać wszystkie parametry w organizmie. I wiesz, stosownie do tej metryki, tak patrzysz, że powinieneś mieć przynajmniej 2,5, albo nawet 3 metry wzrostu, żeby być wszystkie parametry w ideale. No, ale to... Słuchajcie, ale co do relacji. Więc w pewnym momencie przestajemy rosnąć fizycznie. Tak. Ale w relacjach duchowych, emocjonalnych powinniśmy cały czas rastać, pilnować i rosnąć. Dlatego relacje rodzinne nigdy nie powinny stać na tym samym miejscu. Powiedziałeś żonie na początku, kocham cię, jak zmienię zdanie, to powiem ci następnym razem, tak? Więc powinniśmy to budować. Tak, tak. Słuchajcie, w życiu, we wszystkich dziedzinach skończyłeś studia i wszedłeś w rutynę pracy. Nie, nie skończyłeś studiów. Nadal trwasz w wzroście, w poznaniu, ponieważ jeżeli tego nie robisz, to jest tak jak w tym kawale, tak? Że czy chodzisz w sali więziennej, czy stoisz i tak siedzisz. A więc czy stoisz, czy tobie się wydaje, że stoisz, nie stoisz, idziesz w dół. Tak. I to samo dotyczy biznesu. Mhm. Wiecie dlaczego? Ponieważ jeżeli wasz biznes, cokolwiek robiliście poprzednio, jest w stagnacji, nie przynosi właściwych rezultatów. No tak. Wiosna jest dobrym momentem, żeby zrobić remanent. Czy idę w odpowiednim kierunku? Czy ten kierunek biznesowy, który obrałem wcześniej, rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć, nieważne, czy on jest równolegle albo w nogę, nie wiem, czy po polsku to właściwie powiedziane, czy on jest na topie? Czy on jest rzeczywiście tym kierunkiem, który jest pożądany, poszukiwany, który daje rozwiązanie i który będzie się rozwijać? Jeżeli odpowiedź na pytanie tak brzmi, no nie do końca, albo nie wiem, nie jestem pewien, natychmiast zróbcie analizę. Aha, i to właśnie dla mnie na przykład, to wtedy wyjdźcie z tej rutyny, nie bądźcie w strefie komfortu. To nie jest tak, jak było 20 lat temu. O, to tak. Nie jest tak, że chwyciło się za coś, jesteś królem na rynku i będziesz zawsze the best. Nie ma tak. Tak jest. Życie się zmienia. Zobaczcie, teraz nadajemy do was przez tą komórkę. Tak. Komórkę, nie kamerę. I 100 osób już jest z nami. Witajcie, kochani. Gennady, na chwileczkę robimy pauzę. Tak. Kochani, witamy was wszystkich serdecznie. Jesteście niesamowici, że udostępniacie ten live wszystkim ludziom, ponieważ temat jest też niesamowity. Wiosna. My mamy zimę w Paragwaju, natomiast ta zima jest... Tak? Nie, ta zima jest taka, że ho, ho. Słuchajcie, to jest nasza... Dzisiaj mamy, nie wiem, 20 stopni, może 18 tak w ciągu dnia. Teraz, tak. Wiaterek nie wieje, więc mamy po prostu mega przyjemnie. Słońce świeci przez cały dzień. U was w Polsce jest wiosna. I bardzo się cieszymy tym, że właśnie na wiosnę są świetne nowe możliwości. Ludzie dużo zmieniają właśnie wiosną i stwierdziliśmy, że ten temat zaczniemy od niedzieli, ponieważ jutro już poniedziałek, a wszyscy kochamy poniedziałki i człowiek po prostu powinien zacząć coś nowego, zrobić wielkie nowe zmiany w tym, co robi do dzisiaj. To, co powiedział też Gennady przed chwilą, że przeanalizować też, co było dotychczas i zmienić to, co trzeba zmienić, bo słuchajcie, myśmy wielokrotnie z Gennadyjem zobaczyliśmy to u siebie, że za długo odciągaliśmy decyzję o zmianach. Tak. Zbyt długo czekaliśmy na lepszy czas, może jeszcze nie teraz, może jeszcze trochę. Słuchajcie, nie bójmy się zmian. Wręcz naprawdę powinniśmy się przyzwyczaić do ciągłych zmian, być elastycznymi, nie bać się nowych wyzwań i robić naprawdę dużo rzeczy, ponieważ jeśli siebie rozciągniesz biznesowo, to zaczniesz po prostu inaczej zarabiać, inaczej myśleć przede wszystkim, tak? Najpierw, potem działać inaczej. I z wielką odwagą będziesz tak po prostu próbował. I słuchajcie, tak naprawdę o to nam chodzi, żeby Polacy, przede wszystkim Polacy, wszędzie w Europie i na całym świecie, bo my też jesteśmy Polakami, ale w Paragwaju, żeby wszyscy Polacy uchwycili się wreszcie swojego potencjału. Mamy niesamowity potencjał. Mamy naprawdę, jesteśmy jednymi z najlepszych specjalistów w różnych branżach. My naprawdę jako Polacy mamy mega potencjał intelektualny, emocjonalny, co jest niezwykle ważne. Po drugie, my mamy tę skalę porównawczą, prawda? Pracowaliśmy w Stanach, żyliśmy w Stanach prawie rok i pracowaliśmy w Stanach z Amerykanami. Słuchajcie, system bankowy, system finansowy, organizacja firmy. My naprawdę patrzyliśmy na to wszystko, myśleliśmy sobie, kurczę, oni robią miliardy dolarów obrotu, gdzie im po prostu ręcznie, to patrzę to wszystko z boku, mówisz,
Ręcznie to robią. Mogę przykład podać? Mamma mia, my jesteśmy dawno, dawno do przodu. Otwieraliśmy konto w banku. Otwieraliśmy konto w banku. Wells Fargo, no, słynny bank z tradycją ponad stoletnią i tak dalej. Więc tego dnia zaplanowaliśmy wiele spraw do załatwienia. Pamiętam. Więc postanowiliśmy no maksimum godzina, bo język i tak dalej, godzinkę na otwarcie konta. Tak. Tak, dokładnie. Kto z was zgadnie, ile nam poszło otwieranie konta w banku? Zwykłe, normalne konto indywidualne. Kto ma jakieś pomysły? No. Ogląda nas teraz 134 osoby już. Świetnie, dziękujemy wam bardzo. Napiszcie, tak? Ciekawi jesteśmy waszych komentarzy, w ogóle dziękujemy za komentarze. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, że piszecie. Że po prostu macie Robert, z nami kontakt. Cześć, Robercie. Wiecie co, to co wyróżnia live'y od nagrań na wideo, na YouTube, to jest nic innego jak to, że liczą się wasze komentarze. I je widać, my możemy na nie odpowiadać, możemy reagować i możemy po prostu być na bieżąco, tak? To jest dialog, więc dziękujemy wam bardzo. Tak, pół dnia. Robert Wadowski, byłeś prawie blisko, tak? Niecałe nie. 4 godziny, 3,5 godziny, tak. Słuchajcie, 3,5 godziny otwieranie konta. Przywieliśmy do domu taką Brawo. Stertę papierów, taką, tak? Tak? Byliśmy w totalnym szoku, dopiero wtedy zrozumieliśmy, że chociaż narzekaliśmy w Polsce, tak? Ale jest wiele rzeczy w Polsce, które funkcjonują znacznie lepiej niż w Stanach. Lepiej, uwierzcie dokładnie. Nam. Mhm. Wiecie, co innego pojechać do Stanów jako turysta, tak. Zobaczyć piękne miejsce i wrócić, tak? A co innego być tam, mieszkać tam tak. I zobaczyć z innego punktu widzenia. Nie chcemy powiedzieć, że Stany są gorsze czy lepsze, ale pod niektórymi względami, tak? Dokładnie. Polska daleko do przodu, bo w jakim aspekcie to mówimy, słuchaj? Tak, dlaczego o tym poruszyłam? Dlatego, że słuchajcie, my Polacy i generalnie nasz naród pracujący dzisiaj w świecie ma tak naprawdę nieograniczoną liczbę możliwości tak. nowych szans biznesowych. My sami powinniśmy je tworzyć lub wychodzić naprzeciw, wiedząc, czego my szukamy. Dla nas nowe to jest wciąż lepsze, to jest wciąż unikalne, to jest wciąż tak. coś takiego, czego jeszcze nie ma. To jakaś nisza. Gdziekolwiek jest problem w technologii, w biznesie, czy w zarządzaniu ludźmi, w czymkolwiek, cokolwiek człowiek nie robi, czy nawet w zwykłych butach, które się sprzedaje dzisiaj, słuchajcie, trzeba zrozumieć, że potencjał tego biznesu, nawet z butami, tkwi w człowieku, który za tym stoi. Ale czyli, jest coś. Mogę czyli... to, może wejść się słowo? No tak. Przepraszam. Jest coś, co Amerykanów jednak wyróżnia. Oczywiście tu chciałbym wyniki. Ich pochwalić. Wiecie co? Wyniki. Wyniki, które biorą się z działania. Dokładnie. A działanie, słuchajcie, jak widzą w czymś sens, to po prostu idą na całego. Nie zastanawiają się, czy warto, czy nie warto, co tak. Kowalski powie, a co Nowiak postanowi. Hej! Oni, każdy dba o to, żeby Dokładnie. Ich biznes rosnął. Nie zastan- Rusu, przepraszam. Tak. Tak? Jest to bardzo ważna cecha, którą warto przejąć. I teraz wiecie, co, czego my od nich nauczyliśmy się. Kiedy w Europie ludzie zastanawiają się na tym, o, pojawiła się nowa technologia, przyjrzyjmy się, jak to działa. To Amerykanie już z tego wyciągają wyniki. Tak, oni mają tak. wyniki. Do czego zmierzamy? Słuchajcie, dzięki temu, że byliśmy w Stanach, my przenieśliśmy dużą część naszego biznesu w online. Tak jest. Owszem, wcześniej 95%. Dokładnie. 95% biznesu w online. I teraz system. Robert Sędziewski, pozdrawiamy Ciebie. On pyta się, co robimy w Paragwaju, bo nam się podoba to pogoda, nam się podobają ludzie. Tak. A ponieważ nauczyliśmy się budować biznes, i to nieważne jaki, czy to jest biznes związany z produkcją czegokolwiek, jest sprzedażą na rynek, czy usługi, cokolwiek, słuchajcie, tak. można i powinno przenieść do internetu. My tego uczyliśmy tak. się, nadal się uczymy, uczymy innych ludzi, przekazujemy sztafetę. Tak, i dzisiaj to, co chcemy wam jeszcze przekazać, to z takich naprawdę ekstra konkretów, to jest to, że my mamy też swego rodzaju blokady w myśleniu, tak. dlatego, że prawda jest taka, że zobaczcie, nawet ta ręczna robota w Stanach powoduje, że ludzie się biorą po prostu do roboty i robią to, co trzeba zrobić. Robią to tu i teraz, nie składając tego na jutro. Są naprawdę mega pracowici, są poświęceni temu, wręcz zbyt crazy. Natomiast to tak naprawdę powoduje, że dzisiaj, możemy sobie spokojnie o tym powiedzieć wam dzisiaj, że dzisiaj system online usprawnia masę procesów biznesowych, tak. powoduje, że dochodzisz do klienta, który sam ciebie szuka, jeżeli jesteś online, jeżeli jest o tobie informacja, jeżeli ty jesteś online, jeżeli ty jesteś w necie, jest twój wizerunek, jest twoja marka, jest twoje imię, nazwisko i jest to związane z twoją branżą, którą ty się zajmujesz, to buty, czy kosmetyki, czy wellness, czy cokolwiek innego, to wiadomo, że dzisiaj naprawdę najlepszy klient, gdzie szuka informacji, gdzie szuka produktów,
w internecie. Więc najlepszy to jest ten, który ma najwięcej pieniędzy, po pierwsze. Po drugie, najbardziej rozwinięty technologicznie, bo to jest klient inteligentny. Po trzecie, to jest klient najbardziej lojalny. On gdzie już szuka takich łatwych, nowoczesnych rozwiązań, supportu, obsługi, logistyki? W internecie. Więc jeżeli ktoś z Was, tak jak ja rok temu z Tobą, zadali nam trenerzy pytanie, słuchajcie, no okej, okay, ale ile Wy jesteście warci w internecie? O, to i my było stwierdziliśmy, trudne pytanie. Że po analizie 10 punktów i oceny, realne oceny technicznej, na ile my jesteśmy warci, na ile my jesteśmy wycenieni przez rynek w internecie, czyli innymi słowy, ile rynek nam płaci, tak? Za to, kim jesteśmy, na ile nas znają w internecie. Okazało się, że myśmy mogli pobijać wszelkie rekordy biznesowe. Pracując offline, byliśmy znani w różnych branżach, przynajmniej 8 różnych branżach dotychczas. 20 lat biznesu robimy teraz razem i wciąż trzeba było na nowo zaczynać przy każdym nowym firmie, projekcie. Przy tym wszystko w polu, wszystko offline, wszystko tak jak zwykle się to robi, czyli od logistyki, od biura, czy od miejsca, od hotelu, spotkania. Za wszystko trzeba było płacić, tak typowo jak robią to nawet dzisiaj, przez spotkania indywidualne z klientami, podpisywanie umów, etc. Poprzez produkty nawet, które trzeba było samemu dostarczyć klientowi bądź partnerowi, żeby po prostu on zobaczył, co to takiego jest. Słuchajcie, dzisiaj my sobie możemy śmiało powiedzieć, że wyszliśmy przez ten rok na ekspertów branży online. Właśnie dlatego Wam promujemy i mówimy Wam o tym, że nowe to jest to, że nawet jeśli masz swoje ukochane buty czy jakiś swój biznes, ale jeżeli nie macie w internecie dostępnego łatwo i przez Facebook albo inne social media, to znaczy, że niestety, a na tym tracisz i ogromne pieniądze, tak jak myśmy tracili. Tutaj jest jedna mała remarka, mała uwaga, bo tak. Tutaj właśnie Anna Nubia Stanek, tak, pisze, wie, będę podglądać, czekam na więcej merytoryki, tak konkret, tak? Okej, okay. Aniu, to mamy do Ciebie propozycję, zadaj konkretne pytanie, tak, ponieważ my w tej chwili wprowadzamy nowy temat, który będziemy rozwijać. Natomiast jeżeli potrzebujesz konkretnej informacji, zadaj konkretne pytanie, z chęcią odpowiemy. Ja bym chciał powiedzieć tutaj, co sądzisz, Agusia, bo wiele ludzi mogą powiedzieć tak, ale ja mam stronkę w internecie, ja prowadzę blog, tak. Nawet na Facebooku mam. Czy tego nie wystarczy? Oczywiście, że nie. Dlaczego nie? Dlatego, że dzisiaj jest oczywiście tych sklepów online, stronek, blogów i ludzie się gubią w informacji. Po pierwsze, nawet jeżeli postawisz swoją stronkę czy sklep online w wyszukiwarce bardzo wysoko, to pytanie, czy klient dojdzie i jakim, dlaczego on kupi u Ciebie, czy nie kupi u Ciebie, tak? No właśnie. Ale jeszcze kilka lat temu, wiadomo, nie wiem, czy pamiętacie, myśmy byli 3 lata temu w Polsce razem, ale jeszcze wtedy były reklamy w telewizji, które, nie wiem jak teraz, bo powiem szczerze, że nie oglądam polskiej telewizji w ogóle, ale były wciąż odwołania do Facebooka. Dzisiaj po prostu narzędziem komercyjnym do promocji sklepów na przykład online z własnymi produktami, czy do poszukiwania klienta lub też do dokonywania transakcji biznesowych jakichkolwiek, czy z klientami, czy z partnerami biznesowymi, jest właśnie strefa social media, czyli strefa socjalnych sieci. Sam sklep może stać, tak jak w zasadzie miałam rozmowę z Polakiem, właśnie naszym partnerem, naszym przyjacielem i partnerem biznesowym, który mówił mi, Agnieszko, ja mam sklep, sprzedaję galanterię skórzaną w ogóle, zajmuję się taką branżą, ale mówi, ja mam problem z tym, że do mnie i tak klienci nie trafiają, wybierają inne sklepy. Ja mówię, okej, okay, ale czy ty sprzedajesz przez Facebook? Nie, jak to? Ale ja mówię, jak to nie sprzedajesz? Poważnie? No nie. Ja mówię, ale zobacz, jeszcze kilka lat temu, no każda reklama, czekolady, nie wiem, czegokolwiek, znajdź nas na Facebooku, bach, stronka. Po co to jest? Przecież to są trendy, których nie można obchodzić, ponieważ my na przykład z Tobą, powiem Wam teraz tak konkret, sprzedajemy w ciągu dokładnie 7 minut, jest nasz rekord, sprzedajemy klientowi produkt, który mamy u siebie. Jaki inny sposób dałoby taką szansę? Nie znasz człowieka, nie masz z nim zbudowanych relacji indywidualnie, tête-à-tête, a on kupi od Ciebie produkt, który wynosi nieważne jaka suma, czy to jest $300, czy to jest $50. Tak my robimy. Nam to wystarczyło kilka miesięcy intensywnej nauki i wdrażania pewnych rzeczy właśnie w social media, właśnie w socjalnych sieciach, bo to jest boom właśnie na rynku. Więc może a propos... podpowiemy. Słuchajcie, nie wszystko. Bo to jest kwestia szkolenia, tak naprawdę to nie jest cześć. Po 15 minutach wszystko działa. Dziękujemy Wam, przepraszam, 250 osób, dziękujemy Brawo, Wam. Dziękujemy. Bardzo się cieszymy za to, że z tego powodu, że jesteście z nami, nadajemy w tej chwili z Paragwaju, jesteśmy szczęśliwi, że nas jest tak dużo, ponieważ jest 1 maj i ludzie generalnie odpoczywają. Święto pracy.
Natomiast my kochamy pracować, bo dla nas praca jest też pasją i jak widzicie, po prostu uwielbiamy to robić. A że robimy to profesjonalnie online już przynajmniej od kilka lat, ale tak super profesjonalnie od roku, to cieszymy się, że jesteście z nami na live'ie facebookowym, na którym przede wszystkim promujemy za darmo różnego rodzaju tipy, rady i to, co działa u nas w życiu prywatnym, w życiu duchowym, w życiu rodzinnym, biznesowym i o tym wszystkim, co my robimy, co u nas działa, tak jak rekrutacja, tak jak pozyskiwanie klientów, tak jak właśnie praca z zespołem i tak dalej, tak dalej. To wszystko właśnie na live'ach, więc tym bardziej dzisiaj jest super, super live, bo jest na temat tego, że jest wiosna, więc róbmy coś nowego, róbmy coś inaczej. I konkret to jest to, że jeżeli nie masz jeszcze tego typu umiejętności, żeby sprzedawać na Facebooku w ciągu kilku, nawet niecałej godziny, już nie mówmy minut, a nawet niecałej godziny, i jeżeli nie sprzedajesz jeszcze na Facebooku z obcymi, w cudzysłowie, tak, cudzysłowie, czyli z obcymi przyjaciółmi, znajomymi, to znaczy, że tracisz wielkie pieniądze i naprawdę warto, żebyś nas przysłuchał się, naszym przykładowi, też popatrzył na nasze doświadczenia, ponieważ wśród nawet ludzi, którzy nas oglądają, jest masa tych ludzi, których spotkaliśmy na swojej drodze życia właśnie przez Facebook. I jeszcze do niedawna ja ich w ogóle z Gnadiem, myśmy ich nie znali, a dopiero się spotkaliśmy teraz w Polsce, kiedy byłam w Polsce ostatni miesiąc cały, prawie kwiecień. Tak? Tutaj właśnie mam, jest pytanie i prośba od Dariusza, zróbcie szkolenie z pozyskiwania osób do biznesu. Darku, super. Wiesz co, już to zrobiliśmy. Pozdrawiamy Darka Kucharskiego. Darek, już to zrobiliśmy, 4 maja. Poproś kogoś, wyślą tobie link, skontaktuj się z kimkolwiek. Od kogo uzyskałeś link tutaj, żeby trafić na nasz live? Tak. Tam na pewno poproś tą osobę, a wyślę tobie zaproszenie na specjalny, bezpłatny webinar, który będzie właśnie 4 maja. Tak, 4 maja. Godzina która? 20. O 20. Tak. Tak, no powiedz dwa słowa, co to będzie za webinar? A słuchajcie, to jest webinar, gdzie my powiemy, w jaki sposób my sami pozyskujemy ludzi do biznesu i uczymy ludzi, naszych partnerów biznesowych, jak to robić. Powiem wam więcej. My nie tylko uczymy, jak to robić przez Facebook, albo Instagram, albo Twitter. Tak. My byliśmy jedni z pierwszych, którzy zauważyliśmy moc YouTube'a. Tak. I powiem wam tak, wczoraj wczoraj pękła liczba 1700 subskrybentów. To jest dużo czy mało? Biorąc pod uwagę, że nikt z nas się nie obnaża i nie opowiada jakichś bzdurek i tak dalej, co ludzie lubią oglądać i tam lajkują i gdzieś tam subskrybują, ale podajemy konkretne treści. Mamy 1700 odbiorców, którzy czekają. Subskrybentów, którzy czekają od zera. Słuchajcie. W 10 miesięcy. No więc właśnie, tak. Natomiast Sylwia, bo tak miałeś zdradzić jakiś sposób i przejść się na inny temat. No oczywiście, za chwilę do niego wrócimy. Zaraz. Ale powiem. A propos tego YouTube'a i tego kanału. Mega ważna rzecz. Nie macie na YouTube, to znaczy, że nie ma ciebie na drugiej co do wielkości wyszukiwarce na świecie. Pamiętajcie, że nawet jeżeli twój stosunek do tego YouTube'a jest dziwny albo inny, bo ty jeszcze jeździsz na koniu albo po prostu z wozem, i ty myślisz, a nie, gdzie, jaki YouTube, po co to wszystko? Słuchajcie, ludzie wyszukują tam właśnie odpowiedzi na swoje problemy i jeżeli tam jesteś, to ciebie znajdą. Jeżeli właściwie podpisujesz filmy, tak jak myśmy zrobili. A to, co powiedziałeś jeszcze a propos, to jest mega ważne, że myśmy to zbudowali, te 1700 subskrybentów, w zaledwie rok. Niecały. To jest, słuchaj, niecały, niecały. No ale teraz już będzie cały. Już będzie cały. I słuchajcie, i w ten okres myśmy wystartowali nieprofesjonalnie, jako, słuchajcie, amatorzy po szkoleniu, jak robić filmiki. Tak to było. Mieliśmy spocone, słuchajcie, cali spoceni, znerwowani, jak mogę te filmiki robić. W końcu końców po szkoleniu widzieliśmy jedną rzecz. Musimy to robić. Po prostu nie ma wyjścia. My musimy się po prostu przełamać, bo tak. Musimy dawać jakieś 2-3-minutowe wartości, bo my generalnie robimy biznes już wiele, wiele lat, ale nawet jeżeli my nie jesteśmy właśnie na YouTubie, to tak naprawdę nie ma nas dla wielu milionów, a tak naprawdę miliardów ludzi w tej chwili, którzy używają ten YouTube. I słuchajcie, niesamowita rzecz się wydarzyła, bo przez rok stworzyliśmy taką dużą liczbę subskrybentów. Pytanie, ilu ty masz subskrybentów? Bo my to mówimy nie po to, żeby się pochwalić, jacy to my super weduci nie jesteśmy. My mówimy to po to, żebyście ty wyciągnęli wnioski, bo tak naprawdę wśród ludzi biznesu dzisiaj jest bardzo mało ludzi, którzy zajmują network marketing właśnie związany z online biznesami, którzy mają w ogóle przynajmniej 500 tysięcy subskrybentów, tym bardziej w ciągu roku. I ja chcę wam na jedno was uczulić, jeżeli w tym momencie
słyszycie nas, cokolwiek my nie mówimy, zapisujcie sobie te kwestie i zróbcie to. Szukajcie też u nas treningów, bo mamy takie treningi, tak. Mamy bezpłatne na YouTubie też dużo treningów i szukajcie naszych szkoleń również płatnych, ponieważ po prostu myśmy przeszli naprawdę mega drogie szkolenia w zeszłym roku. Tutaj zobacz, M-Ski, MJ-Ski, pozdrawiamy ciebie. Mówi 1700 rok to słabo. Zgadzam się całkowicie. Słabo, ale chcę powiedzieć tak. Mogło być o wiele lepiej. Chcę powiedzieć tak. W ostatnich 4 miesiącach zdobyliśmy 1000. Tak, czyli przez większą część czasu my się uczyliśmy. Tak? Tak. Więc wiele, wiele rzeczy. Słuchajcie, to nie mówimy o tym, żeby liczbami przebić. Nie albo o to się chodzi. Porównywać z kimś. Nie. Nie ma sensu. Pytanie, kim są ci ludzie? Czy są to przypadkowi lajkacze i subskrybenci? Tak. Czy są docelowi? Mamy 1700 docelowych, którzy czekają, którzy komentują, którzy dołączają do naszego biznesu. Chcę ciekawą rzecz powiedzieć, że w naszym biznesie my prowadzimy kilka biznesów. Jedno z nich to jest kierunek network marketing, gdzie pozyskujemy partnerów biznesowych w różnych krajach. Tak, tak. I powiem wam, że przez kanał YouTube przez ostatnie kilka miesięcy do naszego zespołu dołączyło kilkadziesiąt osób. Sami nas znaleźli. Tak jest. Sami zechcieli z nami współpracować i są to fantastyczni ludzie, tak, którzy reprezentują w tej chwili całe rynki. Miasta, regiony, niektórzy z nich są z innych krajów. To są Niemcy, to jest ta Holandia, Anglia, wiele Włochy, Kanada i tak dalej. Dlatego tak. Na to chcemy zwrócić uwagę. My jeszcze daleko nam do tego, żeby być the best, jeżeli chodzi o liczby. Ale chcemy was zachęcić, tak, żebyście wy już dzisiaj, dosłownie dzisiaj, nie polenili się i zanim zaśniecie, otwórzcie swój kanał YouTube. Zacznijcie, słuchajcie, od razu powiem, co na was czeka. Czeka na was pocenie się, musicie mieć do przebrania kilka par kompletów, koszulek, czegokolwiek, bo będziecie się denerwować. Bo wiecie co? Czasami dziękujemy, Mariusz. Świetnie wyglądało. Fajnie. Słuchajcie. Kwitnę przy mężu, to się mam rację, pisaliście przed chwilą niedawno. Ktoś pisał, że kwitnę przy małżonku, od kiedy jesteśmy razem. No jak mogę nie kwitnąć? Nie kwitniesz, tylko rozkwitasz. No więc właśnie, słuchajcie, to robi miłość. No jak można, słuchajcie, być przy takim cudownym człowieku, takim małżonku i po prostu nie, no nie, jak może tego nie być widać, no? Uroda zaraz krzyczy o tym, prawda? Dziękuję wam bardzo. Słuchajcie, mamy idziemy już dalej. 27 minut, już powinniśmy super, kończyć. Ale przekroczyliśmy 10 oglądających osób. Wow. Dziękujemy wam bardzo. Witamy wszystkich nowych ludzi, którzy dzisiaj weszli nasz live, ponieważ nadajemy w tej chwili o tym, co wiosna przynosi nowego w biznesie, właśnie w biznesie generalnie, wśród nowych możliwości. I jeszcze raz chcę... Seba, jeszcze raz się przytulcie. No i to jeszcze, dla ciebie specjalnie, Seba. Mamy przyjemność z tego, nie? Okay. My możemy tak non stop. Ale dokładnie, 24 godziny. Ale... I się nie znudzimy. Tak, ale Gennady, mówiłeś o jakimś sekrecie. Tak. Co to było? Powtórz. Słuchajcie, sekret polega na tym. Kiedyś sam to odkryłem. Gdzie ja szukam informacji, kiedy cokolwiek potrzebuję? Usługi, towaru, rozwiązanie. Tak. Zadajcie sobie to pytanie sami. Tak naprawdę to są rzeczy genialne, które wy w sobie nosicie, ale nie korzystacie, nie budujecie biznesu, tylko budujecie czyjś biznes. Tak. Więc gdzie idziecie, żeby znaleźć informacje? Wujek Google, a później na YouTube. Dwie największe wyszukiwarki. I teraz zadajcie sobie pytanie. Jeżeli na Google wasza stronka wyświetla się jedna z tysięcy albo milionów, was nie znajdą, a na YouTube was nie ma, to sprawdza się przepowiednie Billa Gatesa. Zresztą na naszym kanale YouTube jest film, tak, przepowiednie Billa Gatesa, tak? Sprawdza się jego przepowiednie. Jeżeli w XXI wieku twój biznes nie jest w internecie, to nie masz biznesu. Nieważne, jakie masz obroty teraz, tak nieważne, jest, co robisz, w jakiej branży, w jakiej dziedzinie. Rób za wszelką cenę, korzystaj, ucz tak się od nas, ucz od kogokolwiek, kto jest ekspertem na rynku. My współpracujemy z ekspertami, dołączamy do naszego grona, bo prowadzimy firmę szkoleniową VTG i coraz to więcej ludzi dołącza. Dołączył do nas niedawno profesjonalny filmowiec Tomasz Słodki. Właśnie tak, Tomek, pozdrawiamy ciebie serdecznie. Dzięki niemu cześć zaczęliśmy też prowadzić live'y. Tak. Tak. Dołączyły do naszego zespołu inni ludzie, których niedługo, niebawem poznacie. Niedługo, dosłownie za parę dni, w naszym zespole będzie szkolić jeden z najbardziej znanych biznesmenów w Azji, w pewnej branży, w kilku zakresach biznesowych. Tak. Gigant, młody facet, multimilioner. Z takimi ludźmi współpracujemy. I teraz, to co ja mogę wam doradzić. Stawiajcie siebie tu, od strony konsumenta i stawiacie siebie tam, od strony sprzedawcy usług. Tak.
na początku występujecie jako konsument. Skoro wy szukacie rozwiązań tak na YouTubie, to podajcie rozwiązanie tego, co wy robicie, tego produktu, tego towaru, podajcie to smacznie. Żeby człowiek jak to zobaczył, powiedział, wow, potrzebuje to. Dokładnie. My uczymy nie tylko jak nagrywać filmiki, jak je dobrze wyeksponować. Takim właśnie sprzętem nie musi... Wiecie co? Wielki błąd, co robią ludzie, przedsiębiorcy, którzy zawsze przyzwyczajeni do rozmachu. Ojejku, to jest sprzęt, wyliczą kamerka, kilkanaście tysięcy złotych. Naświetlanie, mikrofony, sprzęt, oh my god, to nie jest dla mnie. Nie! Taki właśnie telefon, smartfon, który masz, wystarczy zupełnie, żebyś mógł zaistnieć profesjonalnie w YouTubie. Dokładnie. I teraz a propos też konkretów. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, czy słyszeliście już to szkolenie, ale nasze szkolenia za chwileczkę będziecie mogli zobaczyć na naszych stronkach, wszystkie zebrane w jednym miejscu. Natomiast ja takie szkolenie zapisałam właśnie dzięki Tomkowi też Słodkiemu w Warszawie. Szkolenie, które się nazywa jak i w jaki sposób zarekrutować 75 klientów i partnerów do nowego biznesu w ciągu 21 dni. Super, mega materiał. Nie wiem, czy słyszeliście, widzieliście coś takiego. Myślę, że to jeszcze nie są rekordy, ale biorąc pod uwagę, że to jest nowa marka, nowy zupełnie temat i biorąc pod uwagę to, że myśmy to zrobili na zasadzie nie szukając partnerów, szukając klientów, nie wychodząc do klienta potencjalnego, tylko to oni przyszli do nas i to oni zareagowali na posty, na filmik, na Facebook, na informacje, na message, który my daliśmy w postach. I mało tego, zdarzyło się to, o czym my zawsze marzyliśmy. Zawsze marzyliśmy o czymś takim, żeby to klienci sami przychodzili w kolejce do nas. I słuchajcie, jeżeli naprawdę macie świadomość i jakby rozumiecie potęgę socjalnych sieci, to co nam się udało, to co właśnie o czym jest to szkolenie, które ja nagrałam, w jaki sposób te 75 osób w ciągu 21 dni zjawiło się w naszym biznesie jako nowi klienci, nowi partnerzy i słuchajcie, oni sami przyszli do nas. My nie musieliśmy zainwestować nawet złotówki ani dolara w reklamę na Facebooku. Nie musieliśmy, nie zrobiliśmy tego, co nie jest duplikowalne dla każdego. Zrobiliśmy naprawdę proste rzeczy, ale to też dzięki temu, że w Stanach uczyliśmy się od najlepszych z najlepszych, przyznajmy to, tak? To prawda. Brandon Burchard, szereg innych top ludzi, z którymi non-stop utrzymujemy kontakt, uczymy się od nich, ponieważ dla nas to było odkrycie Eureki w zeszłym roku. Nie za bardzo w to wierzyliśmy, że to pójdzie tak szybko, tak mocno, ale to się stało. I teraz zadamy wam pytanie, kochani, 300 osób ponad. Zadamy wam pytanie, co wy na to? Czy uważacie, zgadzacie się z nami, że online biznes, social media biznes jest naprawdę w tej chwili boom na rynku, jest niszą na rynku światowym? Czy to naprawdę jest rozwiązanie, które spowoduje i już powoduje rewolucję w jakiejkolwiek branży? Czy wy jesteście zgodni z tym, że należy przenieść biznes z offline również do online i powoli, krok po kroku sprzedawać za w mniej niż godzinę, przynajmniej jednemu, dwóm czy pięciu klientom dziennie swój produkt czy swój biznes taki, jaki on jest? Bo jeżeli my to robimy, jeżeli my uczymy ludzi, a słuchajcie, po naszych kursach i szkoleniach, jest taki kurs, nazywa się Facebook Marketing Bootcamp. Nie chcę go teraz promować, bo to nie jest sprzedaż, live sprzedażowy, ale po takim szkoleniu ludzie po prostu, którzy nie mogli przez 2-3 lata ostatnie w ogóle mieć klientów i partnerów w swoim biznesie, zaczęli po prostu w tej chwili dzień w dzień mieć nowych klientów, nowych partnerów. Wyobraźcie sobie mieć nowego klienta z Facebooka, obcego przyjaciela, który kupuje od ciebie, patrząc na Messenger, po prostu pisząc do ciebie, sam się do ciebie zgłasza i po prostu robią to. Jeżeli robimy to my i kilkadziesiąt i kilkaset już teraz ludzi w Polsce razem z nami, to pytanie, what is going on? Co jest grane w tym biznesie w ogóle dzisiaj? I teraz, jak nas znaleźć na YouTubie? A za chwileczkę powiem, jak dobrze, nas znaleźć na YouTubie. Pytanie? Tak, jest bardzo. Dziękujemy was. Się. Dobrze, zaraz wam powiemy. Dziękujemy. Słuchajcie, wam jest ważny moment, na który powinniście zwrócić uwagę. Super. Że faktycznie zasady handlu, a w biznesie chodzi o handel. Tak. Czy handlujesz usługami, czy towarem, czykolwiek, tak? No, więc właśnie. Biznes to jest sprzedaż czegoś ludziom, albo podawanie rozwiązań, lepszych rozwiązań, tak, komfortu, czegokolwiek, tak? Nie zmieniło się od tysięcy lat. Tak. A mianowicie, ja kiedyś mówiłem to na szkoleniu, tak? Wyobraźcie sobie, kiedyś miałem okazję podróżować po Azji, byłem na azjatyckim rynku. Idziesz prawie kilometr i słuchajcie, towary są bardzo podobne. Sprzedają jakieś tam szaty, jakieś ubranie, tak, to jedzenie smaczne i tak dalej. Bardzo podobne. Mhm. Pytanie, gdzie się zatrzymasz? Przecież no wszyscy właśnie stoją. Gdzie się zatrzymasz? Masę produktów, masę sprzedawców,
A gdzie kupi klient? Dokładnie. Tak. I wiecie, gdzie się zatrzymasz? Tam, gdzie na ciebie ty zwrócisz uwagę. Jest, może jest. Inaczej. A to jest super, ty to mówisz inaczej. Że tam, gdzie płynie uwaga, tam płyną pieniądze. Dokładnie. Dokładnie. Cytuję ciebie wciąż. Ta osoba, która potrafi zwrócić twoją uwagę, chociaż przez 5 sekund i zatrzymać siebie, ciebie tam i pokaże tobie to, co ona ma, oni to potrzebujesz, bo czasami, wiecie, są wciskacze. My nie mówimy o takich ludziach. Tak. Mówimy o tym, poszedłeś na targowisko w jakimś celu. Chcesz coś kupić, tak. I 1000 ludzi sprzedają to samo. Gdzie się zatrzymasz? Tam, gdzie ktoś zwróci twoją uwagę. Dokładnie. I właśnie, aby zwrócić uwagę w XXI wieku, najlepsze są social media typu Facebook, Instagram, kocham Twitter, Facebook. LinkedIn plus tak. YouTube. Tak, w ogóle u nas w małżeństwie, w naszym biznesie, gdzie pracujemy razem, ja jestem od Facebooka, oczywiście, prawda, przyznasz to szczerze, że... Przyznam się, z radością. Ja po prostu uwielbiam Facebooka, ja nie tylko uwielbiam... nie chwileczkę, myślałam, że mnie uwielbiasz. Nie. A Facebooka lubisz. Tak, dokładnie, no ale w takim sensie, że no dla mnie Facebook jest naprawdę wystarczającą platformą do robienia biznesu. Do promocji, do autopromocji, do promocji marki, do promocji produktów i to jeszcze mądrze. Zauważcie, że u nas nigdzie nie znajdziecie nazwy firmy, nazwy produktów, które sprzedajemy. Po prostu unikamy tego, bo to jest właśnie nowoczesne, profesjonalne praca w social media. A przy tym wszystkim nam po prostu sprzedaż rośnie z miesiąca na miesiąc. I to jest niesamowite. Dlatego tym bardziej dziękujemy wam, kochani, nasi partnerzy VTG, Vedoda Training Group, Mariusz Kozłowski wysyła te informacje na nasze stronki public, czyli publiczne strony na Facebooku. Zapraszamy was serdecznie, abyście subskrybowali, obserwowali nas na Facebooku, na YouTube. Monika Lewandowska wysłała nam, nasza kochana też partnerka, nasz link do naszego kanału, na kanał Veduta Family, czyli na Agnieszka i Gennady Veduta. Taki mamy kanał na YouTube. I słuchajcie, rzeczywiście, musicie to subskrybować, żeby widzieć po prostu na bieżąco, co my dajemy, jaki content, jaką wartość, bo słuchajcie, często, gęsto jest tak, że ludzie myślą, ale tego jest tak dużo, za dużo, ja też będę teraz, po prostu nie można wejść w te linki. O, wow, chyba można. Napiszcie inni jeszcze, bo Sylwia napisała, że nie można wejść w te linki. Chyba można, ale sprawdźcie, już, napiszcie wszyscy, jak, czy można wejść, czy widzicie, czy nie, okej? Okay? I chcemy wam, z wami się szczerze dzielić, zawsze szczerze, uczciwie. Będziemy mówić o błędach, o sytuacjach, o słabościach, o tym, jaki jest realny rynek. Nie będzie to różowe, za każdym razem nie będzie to super piękne. My też nie jesteśmy rekordzistami, my nie chcemy się porównywać do nikogo. My chcemy was nauczyć tego, co my robimy sami, co nam przynosi naprawdę świetny sukces i naszym partnerom w naszych firmach. Stąd taki pomysł. Wiosna, nowe. Róbmy coś nowego, róbmy coś inaczej, bo to działa, to jest lepsze. Słuchajcie, najważniejsze jest, wam powiem jeszcze jedna rzecz. Jaka jest różnica między offline biznesem a online, okej? Okay? Mamy 20 lat doświadczeń, prowadziliśmy różne branże, biznesy. Powiedzmy sobie uczciwie, żeby zrobić biznes offline, trzeba mieć naprawdę niesamowite pieniądze. Dlatego, że musisz mieć biuro, musisz mieć pracowników, musisz mieć logistykę załatwioną, musisz mieć o wszystkim musisz myśleć. Dzisiaj biznes online nawet jest w stanie zagwarantować wam sytuacji, gdzie nie musicie nawet otwierać działalności gospodarczej w Polsce. I nie wiem, czy wy o tym wiecie, czy nie, ale jeżeli nawet nie słyszeliście, to zapiszcie sobie wielkimi literami. Dzisiaj ziemia jest globalną wioską, gdzie wasz biznes jest niekoniecznie zmuszony być do wykonywania, czyli wy nie jesteście zmuszeni do wykonywania biznesu w Polsce. Przy online rozwiązaniach możecie mieć biznes czy firmę otwartą gdziekolwiek w świecie, gdzie wam jest to wygodne, gdzie realnie możecie online marketing robić we wszystkich krajach świata, bo Facebook jest wszędzie, bo YouTube jest wszędzie, możecie robić na wszystkich językach, a na tym robicie tylko na polskim. Jest tyle Polaków w Stanach, tylu jest w Anglii, tylu jest w Europie i po całym świecie, a w Australii ilu, więc my nie mamy żadnych granic. I dzisiaj nawet księgowo patrząc, biznesowo patrząc, nie mamy kosztów. Naszym kosztem jest internet, a wszystko, co wymaga największych inwestycji, to jest tutaj. Głowa, dokładnie. Mózg, serce, wiedza i pasja. Bo ludzie czują człowieka, czyli nawet klient czuje serce człowieka, sprzedawcy. Czy ty chcesz coś wcisnąć, bo ty chcesz coś sprzedać, bo masz coś the best? Czy po prostu wychodzisz naprzeciw problemowi człowieka, bo wiesz, że on czegoś szuka. My szukamy tych, którzy czegoś szukają. My wychodzimy naprzeciw tym, którzy mają problemy. Właśnie, jeśli pomagamy ludziom rozwiązywać ich problemy, jeśli pomagamy i wychodzimy naprzeciw ludziom, którzy coś szukają, co my mamy, na przykład zdrowie, albo oni chorują,
Jeżeli masz wellness branżę, wychodzisz jemu z rozwiązaniem. Ludzie kupują nie produkty, ludzie kupują rozwiązanie swoich problemów. Dokładnie. I to jest sedno, i to jest klucz. Słuchajcie, takie szkolenie będą kosztować dużo pieniędzy. My wam to dajemy za darmo, dlatego że kochamy, cenimy was wszystkich. Mamy naprawdę wspaniałą grupę facebookową. Ja mam dokładnie 5000 znajomych plus 1000, nie wiem, 300 chyba ludzi mnie obserwuje w tej chwili. I mamy na innych stronkach kolejne tysiące. Na YouTube kolejne tysiąc, teraz już 700. Gnady ma tak samo. I słuchajcie, po prostu wiemy, że wy nam ufacie. Wiemy, że wy nas obserwujecie. Wiemy, że wy po prostu widzicie naszą przezroczystość na tym Facebooku. Nie wstydzimy się tego, wręcz przeciwnie. Jesteśmy dumni, że dzisiaj biznes online daje taką możliwość, żeby po prostu człowiek mógł swoją etykę, czy nawet swoje zasady biznesowe, swoje wartości przekazywać innym. Słuchajcie, to jest naprawdę potęga. Jeżeli ty masz produkt fantastyczny, jeżeli masz jakąś firmę z czymś naprawdę, naprawdę dobrym, wiesz, że to jest dobre, nawet jeżeli to jest niby zwykły produkt, buty, ale jeżeli masz jako sprzedawca wartość dodatnią w tym momencie dla klienta, że ty masz serwis lepszy, że ty masz dobre słowo, że ty wysłuchasz, lajkniesz, albo skomentujesz, albo dasz wartość na swoich postach. Ludzie potrzebują tego. Potrzebują tego bardziej niż tych butów, których potrzebują. Dlatego my mamy takie sukcesy i nasi ludzie mają takie sukcesy, kochani. Chyba tyle na dzisiaj. Dzisiaj tak, tyle, tak. Chcieliśmy z wami spędzić maksymalnie pół godzinki, już jest 40 minut. Dziękujemy bardzo za udostępnienie. Dziękujemy, że byliście z nami. Już późna pora, już jest po 10 w Polsce. Prawie 11. A wy jesteście z nami. Cieszymy się bardzo. Jutro też kolejny live. Tak, jutro jest kolejny live. O tej samej porze, wcześniej robimy? Nie, napiszemy na pewno post, tak. Więc obserwujcie nas, żebyście widzieli powiadomienia. Oprócz tego teraz, póki jeszcze live idzie, w prawym górnym rogu kliknijcie subskrypcję na live'y, bo wtedy będziecie mieli zawsze informacje na bieżąco, powiadomienie, że idzie live od Veduta i będziecie zawsze na bieżąco z naszymi live'ami. Oprócz tego, rzecz jasna, słuchajcie, napiszcie, co wam dało dzisiejsze spotkanie. Czy zrozumieliście dużo odnośnie czegoś nowego, nowych możliwości, czy to robicie, czy nie robicie, cokolwiek słuchajcie, ocencie, jaką wartość wam daliśmy od 1 do 10. To będziemy bardzo wdzięczni za wasze komentarze, za waszą opinię i szczerze, otwarcie będziemy zawsze z wami dzielić się tym, co przeżywamy. Też, za wasze lajki też, za udostępnienie tym bardziej. Kochamy was bardzo. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Pozdrawiamy z Paragwaju. I super za to, że jesteście z nami. Kochamy was i no, do jutra. Pa, pa. Pa, pa. Do zobaczenia.